Ej, jak Michał złapie pierwsze troszek ode mnie, stawiam mu karnet na zajęcie. Może być? Co ty gadasz? Dobra, ciao. No chłopie. Cześć, z tej strony Przemek Partyka. Witam Was na moim kanale YouTube. Witam Was w moich przygotowaniach do zawodów Street Workout. Jak wiecie, rok temu niestety była sytuacja jaka była. Wystąpiłem tylko raz na zawodach. Były to bodajże eliminacje do Mistrzostw Polski w Głogowie. W tym roku chciałbym wystąpić również na zawodach, ale już chciałbym troszeczkę pójść wyżej level, ale to już zobaczymy jak wyjdzie. Słuchajcie, chciałbym Wam przedstawić jak wyglądają moje treningi pod zawody, gdzie szlifuję elementy statyczne, elementy dynamiczne. Pojedziemy sobie na siłownię Next Level Fitness, gdzie mam właśnie drążki pod dynamikę, mam poręcze właśnie pod kombosy i głównie chciałbym się skupić właśnie tutaj na wytrzymałości. Ale chciałbym się tak by cofnąć troszeczkę wstecz, dokładnie tydzień temu nagrywałem również właśnie przygotowania tutaj pod zawody, tylko po prostu wyszła taka sytuacja, że nie nagrałem wstępu, więc po prostu dzisiaj jeszcze nagrywam tak jakby drugi trening pod właśnie ten materiał. Tam wyszedł naprawdę bardzo fajny, spontaniczny taki challenge'ik z moim takim ziomeczkiem Michałem. Także zapraszam Was i lecimy na siłownię Next Level Fitness. Yo! Najgorsze jest to, że mam naprawdę bardzo słabą wytrzymałość właśnie w tych elementach, ponieważ w ogóle nie robiłem kombosu przez tak naprawdę pół roku, dlatego będę powolutku się tutaj wdrażał w te elementy, żeby mieć na poręczach co pokazać. Dlatego tutaj już mniej więcej starczy i lecimy sobie zaraz na drążek do dynamiki. Teraz sobie zrobimy taki fajny kombosik, nigdy go nie robiłem. Dynamiczny wymyk, 360, kołowrotek i przesiad do 540. Jak wejdzie, to będzie sztosik. Lecimy. Kurde! Śliski jest ten drążek strasznie. To jest właśnie ten minus, że śliski jest mega cienki i nie czuję do końca ten chwyt. Ale próbujemy dalej, nie poddajemy się. Chcesz mi coś powiedzieć na temat tego, jak ci nie wychodzi? Chcę powiedzieć tyle, że musisz pamiętać, że to jest dopiero początek. Wchodzimy w dynamikę, 2-3 treningi i będzie się działo. Nie no, ogólnie no to po prostu nie czuję w ogóle chwytu. Obrót jest jako tako fajnie, te 540, tylko po prostu nie mogę go złapać, ale idę. Patrz! Dokręcić go. Słuchajcie, robimy tak, że ten kto zapie pierwszy drążek, to co? O piwo. Ej, jak Michał złapie pierwszy drążek ode mnie, stawiam mu karnet na zajęcie. Może być? Co ty gadasz? Dobra, działam. No chłopie. Zaczynam.
Znaczy zaczynam, to jest próba 50, nie? Ale lecimy. Pierwsza próba, co ty gadasz? Jazda. Dalej. Dobrze! Nie no stary, zrobisz na pewno. Zrobisz, łatwo. Dobre mam warunki. Stary, jakieś. Ale ja wiesz co, ja, patrz, ja to chycę, tylko siła dynamiczna mi pcha do tyłu i wyrywa mnie. Dobre masz warunki. Ej, ale złapałem, nie? No. Złapałem. Dobrze wszystkie. Lord. Stary, nie myślałem sobie. Ale kurde, to jest to, co się powtarza często. Jak próbujesz, chcesz, to się da. Nie no stary, jeszcze raz gratulacje. No, chciałem ten karnet. Wygrałeś karnet ode mnie, ja będę dalej próbował, trenował i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Dawaj. Dobra widzowie, proszę o subskrypcję, dzwoneczek i komentarze. Dzięki. Jazda. Co jest grane w ogóle, typa? Na sam koniec. Na sam koniec, niespodzianka. No, także sami mogli się zobaczyć, na tą chwilę niestety dynamika mega kuleje, ale liczę, że przy kolejnych już treningach będzie coraz lepiej. Co no, statyka nie jest źle, liczyłem, że będzie lepiej, ale myślę, że będę robił więcej teraz właśnie takich kombosików. Wytrzymałość wzrośnie, więc liczę, że będzie dobrze. Również gratulacje dla Michała. Cieszę się, że wygrałeś, misiu, karnet na moje zajęcia. Liczę, że będziesz chodził oczywiście. Przy okazji chciałem Was zaprosić na moje zajęcia z kalisteniki, które prowadzę na siłowni właśnie Next Level Fitness. 3 razy w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek. Jeżeli jesteś z okolic Niepołomic, Wieliczki lub Krakowa, zapraszam Cię, jesteś mile widziany. Będziemy wspólnie działać. Na koniec pamiętajcie o moim kodzie PEMPEK10 na stronie kaliatletics.pl. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zoba. Yo!